halo, jest sobota, a my się wybieramy do stolicy Podkarpacia, czyli do Rzeszowa. A na co? Tomasz, gdzie jedziemy? Tomasz mówi, że nie wie, a ja wam powiem. Jedziemy na drugie bieszczadzkie targi wędkarskie Carpathia Fishing. Jak już dotrzemy, to wam co nieco pokażemy. Zobaczymy, zapowiada się ciekawie. Widziałem bardzo dużo firm na stoiskach. Wczoraj zrobiliśmy konkurs. Gratuluję. I podziękowanie dla organizatorów za 3 podwójne wejściówki. Także jesteśmy teraz w Sanoku i mykamy do Rzeszowa. A jeszcze jedna bardzo ważna informacja. W Rzeszowie otworzył się jeden z największych salonów wędkarskich. Też chcemy zaliczyć, zobaczymy. Haczykowo. Jesteśmy przy wejściu na targi. Idziemy teraz zobaczyć wszystkie stoiska. Zobaczcie, jak to wszystko wygląda. Prawie dobrze, bo to jest zaplanowane właśnie w ten sposób, jak tutaj film, natomiast żeby osiągnąć już głowę, musimy... Jest Tomek, tak? Co powiesz? No, jak ci się to wszystko podoba? Idziemy zobaczyć dalej, tak? Co? Także szał. Zobaczymy. Tutaj TTK, firma z Podkarpacia. Ten produkt może nas tak. Ten produkt powstał na potrzeby dzisiejszego wędkarstwa. Z tego powodu, że bardzo dużo łowisk prowadzą na swoich regulaminach wymagania dotyczące ilości. Idziemy zobaczyć dalej, na razie tak namawicie. A później przy jakimś stanowisku spróbujemy coś pogadać. Tak poza nasza pałka przez zestawy końcowy, na którą można założyć również orzechy tygrysie. Po prostu jest skuteczna i optymalna. Także idziemy, na razie przyjdziemy na szybko. Dlatego od tego roku właśnie taką ofertę powiększyliśmy. Eco Bites, też nowa firma na rynku. Nadające się do PV, bo same orzechy tygrysie, oczywiście to jest wielu aromatach, też kulturysta też wielu aromatach. Super Mateusz, bez żadnego omówienia, a teraz tutaj właśnie tutaj mamy takiego konkurs. Pana bardzo fajny konkurs. Tomasz. Dzień dobry panu. Chcemy się zapytać, o co tutaj chodzi i co mam zrobić, żeby... Dzień dobry. Witamy, witamy. Jak tam? Jakieś nowości? Może coś powiesz właśnie, no. Rzucę coś na kanał. Orzech tygrysi haczykowy. O różnych smakach, tak? O smakach, dokładnie. Zaraz pokażemy. Dobra. Tutaj kamerzysta się przybierze, no. Zapytamy może. 6,5 kilo. Myślę, że to jest za mało, ale 6,52 myślę, że... Dobra, jak w ogóle byłeś tam? Dziękuję. Życzę ci powodzenia. Więcej ludzi teraz? Wydaje mi się, że nie. Jeszcze jak pan holuje? Podoba ci się? Tak jest, działamy od maja 2019 roku. To się stoi na tej macie tutaj i się holuje. 5 smaków, zapachów, jest to biała czekolada, jest to easy bubble gum, jest to truskawka i ananas, kryp i marża oraz sweet. Kuleczki występują w rozmiarach 15-18 metrów. Oczywiście mamy również 5 mikrometrów, również 5 smaków. Do pedera, tu jakieś kiermasze niewędkarskie, co? Mają tu jakieś dziury. Chodźcie, idziemy znowu tam na główne. Co jest?
spluwa? Więc mamy coraz większe, szersze grono tych naszych znajomych. Na zaszepku jeździmy, oczywiście jak i na zawody, jak i bezinteresowne zaszepki, na które tak jak właśnie spotkamy się niedługo w Kutekport, nieznaną ulicę 4, właśnie kwietnia. Janek tutaj zorganizował to spotkanie, żeby się zadegrałaś. Taka sprawa. Jak najbardziej to popieram i myślę, że to jest super rozwiązanie dla tak wiarzy, jak i dla co jest? Przede wszystkim kupicie produkty. Jest takiego karpia, nie masz w domu, co? Oraz są dostępne od końcówki 2015 roku produkty na rancho na jeziorny. Jestem tutaj praktycznie w toku rozmów. Tak, z odbieraniem. Ja już mieściłby się tam, tutaj udużują. Znalazłem się w sklepie stacjonarnym na Dębickim Wielkiej, a ja już. Maciek, Tomek, mówiłeś panu, że na bacika łapiesz. Popatrz jakiego bacika tutaj masz. Tutaj, patrz jaki bacik. Co? Niezły, nie? Wygrałeś białą czekoladę. Co chcesz mi pokazać? To jest no idź pokaż. Mam nadzieję, że jesteś urodzony pedałowcem. Sprawdź ci się tam wersję 9-15 metrów. Aaa, to cię zainteresowało, tak? No. Na moim problemie. Oczywiście tam popatrzeć, żeby jeździć. To są czeburaszki. Widzisz? Od nosie uderza i wtedy drapieżnik uderza, tak? To masz wędkę na to, spróbuj. No do góry. Zobacz. I od nowa uderzę. Na dnie. I już są kamyki. Tak się uderzy. Co? Tak? Daj w dół. Takiej małej wędki nie masz, co? Chodź, idziemy dalej. Chodź dalej. Złapałeś rybę, widziałeś? No weź tak zrób z tym. No dawaj. Jego noże interesują. Mamy chwilę. Trzymaj Tomek, nagrywaj, tato przytestuje fotę, ale to się nagrywa. Idziemy dalej. A
A, ty weź nagrywa, no. A tu masz pana rybę, no i drugiego. Co? To jest przy nazwie. No idziemy dalej, czy... A tu jest to koło. Koło jest? Chodź, obejdziemy tędy i tu wrócimy w prawo. Kulki Meusa, tak? No idź dalej. Uuu, popatrz, że tu mijasz. No idź, idź. No to jest, czy tam jest kulka, czy tu jest mocno. Mamy teraz tamtędy, drugą stroną, tak? Popatrz, tutaj jest rancho nad jeziorkiem. Tak, bardzo cię proszę. No, weź od pana. Jeszcze nigdy tu nie byliśmy, co? Tak, ale zapraszamy. Takie mamy ryby, że... Które ci się ryba najbardziej podoba? Chyba sum, ale sum. To jest sum. Jak będzie chwila, może przyjedziemy, co? Ja? Idziemy dalej. Popatrz jaki dom. Co? I zawiewa wiatr u nas i go nie ma, co? Popatrz. Spoko? Działa lampka czy nie? A musielibyśmy taką podłogę jeszcze sobie kupić, co? Słyszysz? Żeby mieć w namiocie, co? No weź, daj kacprowi. Tu mamy orzeszki. Krakardi? No chyba tak, na Włosie się przykręca. Mieszankę krakowską. I na słodką karta bierze, co? To jest dla dzieci. Dla ludzi. Możesz się poczęstować. Macie takie duże wory, czy... Ile worek? Dwieście dwadzieścia, tak? No jak pachnie, co? Ładnie, czy? Truskawką. No, pisze truskawką. Pisze
jeszcze żyło. Może jeden worek weźmiemy, co? Popcorn? No chodź, idziemy dalej, co? Idziemy dalej? Dasz radę nieść taki worek, czy nie? Co? Tutaj mamy tą fish. To, co cię najbardziej interesowało, słyszałem. Co? Chcesz zakręcić? Na wykładzie prosił, nie? Chcesz zakręcić, czy nie? No to spytaj się pana, czy możesz. Spytaj się! O, zobaczymy. No, mocno! Mocno w dół. Nie tym, tym to się przykręca, że się trzymało. Mocno teraz w dół. Dawa! Mocniej, nic nie jadłeś. O ja, prezent. Wygrałeś prezent? Tak. To teraz tata musi zakupy zrobić. Powiedz, niech portfel wyciąga. Kupujemy coś, Tomasz, czy nie? Kupujemy i później dajemy prezent za o wartości 20 zł dla ciebie. No chodź, zobaczymy tam, co jest. Tak, mamy pelecik zanętowy, pelecik mikropelet, 12, z nowości liquidy, wszystkie zalewy po 15 zł mamy. 5 smakach, kulki haczykowe, kulki pop-up, kulki zanętowe, proszę bardzo. No i to by było. Biała czekolada, guma balonowa. Kryli małża, bardzo fajna. Muszę sobie pochać, poniekać. O ile paka? Kule? Od 25 zł za nędzówki do 38. 38 zł półka premium, czyli kryli małża i squid. Truskawka jest po 30, biała czekolada jest po 30, po 25. Tak, no to nam gryzie, tak? A to bierze dobrze? A to bierze. A to bierze dobrze. Na razie zrobimy obczajkę, tak? Tak, możecie wrócić. I wrócimy, idziemy zobaczyć, co jest dalej, tak? Tutaj mamy... Co? Jaki prezent? Co? A, widzisz, chodź, przejdziemy dalej. Tutaj mamy firmę Total Card Bites. Co? Co to jest? No to chcesz sztachnąć się? To żebyś mi się nie przewrócił. Co? Witaj. Jak tam ruch jest? Podobno mówią, że wszyscy w sklepie. Jak? No to haczykowo, że się wzięło. Dużo ludzi widziałem, bo tam live wrzucali. Co ci się, Tomasz, spodobało? No? No i który jest najcięższy? Ten? To jest na kosmitów? No? Tak. A nie, popatrz jaki tutaj jest. Można wychodzić na 500 metrów, popatrz. Zobacz, co? No zobacz jaki ciężki. Olej! I ten jest trochę ciężki. No idziemy dalej, tak? Chodź. No
kamienie raczej nie pachną, co? Tu możesz sobie kosę kupić. Tak? A bez ziemniaki obieram. A paczek Ołajba. Co? Podoba ci się? Tomek. No nie wiem, czy można wsiadać, wiesz? Weź katalog, czekaj. No, ładnie jest w środku. Kasper, podstać go. No, ta niezła jest, co? Trzymaj Kasper. Idziemy dalej, tak? Już widziałeś? Taki glut. Popatrz jak pracuje, wiesz? Nie, karp zapływa i... No. I siedzi na haku, co? Koneczica. Tak czy nie? Morska panna, morska panna. Dobre, ale dobre. To fajne. Dobrze? Morska panna. Morska panna, może i słodki. Idziemy chyba dalej, co? Wziąłbym ten ziarno, tylko nie będziemy nosić teraz, co? Pójdziemy tam jeszcze, co? Okej? Okay. Ja tam metro. Tam? Okej. Serwus. Co się mówi? Co dobrego? Dzień dobry. Ja myślę, co to taka cisza tutaj jest, co? Co ty masz, Tomek? Co? Słyszysz? Co to jest? No, czekaj. Jak ładnie pracuje. No nie ma drapieżnika, żeby przywalił, co? Idziemy dalej? Czy zostajesz tutaj? Tomasz. Co? Patrz, tu szukałeś ciężarków. Popatrz, ile ciężarków. Tomasz robi test łóżka, tak? No, przyciśnij teraz. O. Wygodne? Tak? I poduszki. A, od razu masz poduszkę. Bierzemy czy nie? Tak. Tak? Widzisz, no idziemy. Zakładaj buciory. Czekaj.
sprężyste bardziej. Stoisko nagrywa. A nie telef tak powolutku. Dzień dobry. No, dzień dobry, gdzie jesteśmy? Dwa słowa do kamery. Zostawcie łapki i lajki. I musi być... Za blisko, misiu. Tak trzymaj. O. Tak? I tu stoisko. A do łowienia oczywiście mamy też markę. Markę kartonne. Pamiętam, ta słynna kulka z Pilgrim. Każdy karton to Stalomax, tak? Nie żart. Dla ciebie. Nie? Uzbrajacie też łódki? Nie, generalnie nie zajmujemy się łódkami. Tomek, operator łódki, wywozi zestaw. Tomasz, na jaką odległość zestaw będziesz wywoził? Na 2 metry. No, a teraz opuść klapy. Jak się opuszcza klapy? O, paczek się klapa otwiera i zestaw ląduje na dnie, tak? Dodatkowo ta funkcjonalność i niezatapialność. To wy wrzucaliście co tam z pomostu, tak? Teraz kojarzę. Tak, idziemy. O, popatrz jaki karpiszon. Widziałeś? Dobra, idziemy na ostatnie stanowisko. Czysty karbo. Eco Bites. Metoda wchodzi właśnie mocno w tym wyniku. Najbardziej podobało? Kółko, myślałem, że lizak. Także obeszliśmy wszystkie stanowiska. Kupiliśmy jakieś tam pierdołki, ciężarki. I jedziemy chyba do sklepu paczkowo zobaczyć. Tak, synu? Koniec, czy coś jeszcze? Już po targach.
pierwszy raz byłem na targach, to są drugie targi. Powiem tak, że szału nie ma, ale fajnie, że wystawiają się firmy tutaj, głównie z Podkarpacia. No i widzieliście, przedstawiłem, jakie stanowiska były na targach, także do następnego roku. Pozdrawiam.